Halo, halo, cześć, witajcie, pozdrawiam Was z Berlina. Tutaj Wojciech Glanc, słynny polski jasnowic albo jasnowic celebryta, albo najbardziej skuteczny polski jasnowic, jak piszą o mnie media. Zapraszam Was na taki cotygodniowy horoskop, tarotowy horoskop. Dla jakiego znaku pytacie? No to oczywiście jest gdzieś tutaj nad moją głową napisane, tak? Dla jakiego znaku. A po obejrzeniu, pamiętajcie, żeby zostawić jakąś łapkę, lajka, komentarz, no i przede wszystkim, żeby udostępniać to wideo dalej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Hej! Witajcie, drogie wagi. Witajcie, drogie wagi, kochane. Słuchajcie, w tym tygodniu dla Was wyskoczyła karta głupca. Na ten tydzień karta głupca. Słuchajcie, to jest karta nowego początku. To jest karta rozpoczynania czegoś nowego. To jest troszkę karta również na poczucia takiego jakby się coś rozpoczynało całkowicie od początku bez wiedzy tego co nas czeka. Także w tym tygodniu zarówno pod względem takim miłosnym, jak i zawodowym możecie oczekiwać zmian, możecie oczekiwać odświeżenia, możecie oczekiwać takiej właśnie energii, jakbyście zaczynali coś całkowicie od zera. Bardzo Sympatyczna karta otwierająca bardzo dużo, bardzo wiele możliwych dróg. To jest karta pierwszego kroku w nowej podróży życiowej. Pierwszego kroku w nowej podróży życiowej. Także, słuchajcie, oczekujcie zmian. Oczekujcie zmian, ale zmian na lepsze. Oczekujcie zmian, które być może was zaskoczą, ale jednocześnie będą dawały takie uczucie, że możecie osiągnąć coś więcej, chociaż nie do końca będziecie jeszcze wiedzieli co. Ok, bo jest to karta troszeczkę takiej niewiadomej rozpoczynania czegoś bez wiedzy tego, co nas czeka. Bo jak się dobrze przyjrzycie takiej karcie w jakiejkolwiek talii, to słuchajcie, głupiec zaczyna podróż i widać, że za chwilę się potknie. Także możliwość potknięcia oczywiście jak najbardziej wchodzi w rachubę. Czyli jeśli zaczynacie pisać na przykład książkę, to trzeba wziąć pod uwagę, że być może pierwsza wersja tej książki wcale nie będzie najlepsza, będzie to po prostu no, pomyłką. Ale trzeba iść dalej, bo to jest tylko pierwszy krok. Jeśli rozpoczynacie nową pracę, pierwsza trudność może być sygnałem właśnie tego takiego, tego potknięcia. Ale pamiętajcie, że to jest pierwszy krok. Ok? Także to jest karta pierwszego kroku, nowej energii, rozpoczynania wszystkiego zupełnie na nowo, nowego takiego uczucia odświeżenia, jakby rozpoczęcia nowego życia. Dobra, teraz przejdziemy do następnego znaku. Cześć, rybki drogie, słuchajcie, rybki drogie, dla Was mam naprawdę dzisiaj bardzo dobrą kartę, mam nadzieję, że będzie widać. Jest to karta Maga. Słuchajcie, karta Maga mówi o tym, że macie wszystkie niezbędne źródła i środki dostępne pod ręką i należy się zabrać do roboty. Jeśli macie nowe plany, jest to najlepszy tydzień na to, żeby je rozpocząć. Jeśli macie nowe plany, jest to najlepszy tydzień na to, żeby je właśnie planować, przygotowywać, rozgryzać i. W detalikach, wręcz szczególnikach opracowywać. Jeśli macie nowe cele, należy się za nie zabrać. Dlaczego? Dlatego, że MAC sugeruje, że w tym tygodniu macie dostęp do wszystkiego, co Wam jest potrzebne. Czy w to wierzycie, czy nie. Wszystko, co jest potrzebne do realizacji jakiegokolwiek celu, czy to będzie cel miłosny, czy to będzie cel biznesowy czy zawodowy, wszystko jest dostępne. Mak ma moc tworzenia, tylko Mac MA jednocześnie taką troszeczkę. Energię, albo jest też takim troszeczkę ostrzeżeniem. Mak zawsze mówi o tym, że tworzy to, o czym myśli. Czyli w tym tygodniu lepiej unikać negatywnego myślenia, bo możemy stworzyć te rzeczy, o których negatywnie myślimy. Należy uważać tutaj na to, co myślimy, co planujemy. Bo jeśli coś planujemy niedobrego, to znaczy nie tyle planujemy, co po prostu widzimy i ciągle, ciągle, ciągle się nad tym zastanawiamy, mamy niestety siłę stwórczą. Bo siła maga w tym momencie, energia maga, maga dostarczy nam wszystko, żeby to się spełniło. Także jest to tydzień, który należy poświęcić na te takie konstruktywne myślenie, a nie destruktywne. Dlatego, że moc tworzenia jest przy Was. Okej? Okay? Dobra. No to teraz przechodzimy do następnego znaku. No, strzelce. Dla was też mam dobrą kartę. Dobrą, dobrą, dobrą kartę. Słuchajcie, jest to karta, zaraz spróbuję ją pokazać. Karta Rydwanu. Słuchajcie, to jest wyrwanie z kopyta. To jest ruszenie do przodu, do celu. To jest naprawdę nabranie szybkiego tempa. To się przenosi na wszystkie dziedziny waszego życia. Nie chciałbym tutaj tego dzielić na miłosne sprawy, tutaj powiedzmy, czy zawodowe, bo to jest krótki horoskop. Ta energia będzie wam towarzyszyć w tym tygodniu. Będziecie mieli wrażenie, jakbyście wreszcie ze stagnacji wyrwali się z kopyta i rwali do przodu. Przypomnijcie sobie taki film pod tytułem Ben Hur. Ben Hur to jest taka jedna końcowa scena tego filmu moja ulubiona. Bierze udział w takim wyścigu rydwanów. Jego przeciwnik ma przymontowane do kół jakieś takie specjalne piły, które podcinają, podcinają koła je innym przeciwnikom, tak? No i oczywiście ten zły, tak, ten, który ma przegrać. Podpiłowuje Benchurowi jedno koło, i Benchur na jednym tylko kole na swoim rydwanie zasuwa dalej, balansując, wiecie jak kaskader, i dociera. Do celu. To jest karta wyrwania do przodu, wyrwania do celu, dążenia do celu i przede wszystkim niesie w sobie taki sygnał: podejmujcie decyzję tak szybko, jak to tylko możliwe. Dlatego, że w takim wyścigu nie ma czasu na rozważanie, w takim wyścigu nie ma czasu na dywagację, filozofowanie. Trzeba decyzję podejmować szybko i to jest tydzień decyzji, wielu decyzji, które będziecie musieli podejmować i przede wszystkim pamiętać o tym, żeby je podejmować jak najszybciej. Wtedy znajdziecie się blisko celu piorunem. Wtedy najbardziej jest prawdopodobne, że wasz cel osiągniecie, jeśli przyspieszycie tempo. Jest to karta, karta przyspieszenia. Dobra, teraz następny znak. Drogie znaki, jeśli Wam się to podobało, to pamiętajcie o tym, żeby udostępniać to wideo Waszym znajomym, zostawiać te tak zwane tam łapki, lajki i tym podobne rzeczy, zasubskrybować mój kanał. No i pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy: jeśli macie jakieś problemy, które chcielibyście rozwiązać, jakieś pytania, które Was dręczą, to wystarczy się ze mną skontaktować i można się ze mną umówić na prywatną konsultację. Zapraszam do tego bardzo serdecznie. Kontakt znajdziecie oczywiście w opisie każdem, każdego wideo, jak i również na moim kanale. Na stronie www.wojcieglacką. A teraz życzę Wam po prostu miłego tygodnia i do zobaczenia. Cześć!